Thank you.
Tego to widzieliście, tego to powstał domek wielorodzinny, razem z jadalnią na samym dole. Domek dość spory, razem z nogą jest wysoki ponad 2,5 metra wysokości. Budowa tego domku to był czysty eksperyment. Eksperymentowałem praktycznie na każdym poziomie, zaczynając od podstawy, dwa rodzaje różnego dachu. No i także sam kształt i konstrukcja domku lęgowego przegrodzona jest na trzy części. Myślę, że w całości projekt bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o kolorystykę, no to pewnie nie każdemu to się podoba. Ja tutaj eksperymentowałem także. Stosowałem tu różne techniki malowania. Jako zwykłe malowanie, przeciąganie, szlifowanie sprayem, szczoteczka, szczoteczka i nakrapianie gąbką, rozmazywanie, no było tego trochę, tak powiedziałem, dużo eksperymentowałem. Pewnie widzieliście, domek miał różne kolory w czasie trwania i budowy tego wszystkiego. Zupełnie inaczej to wszystko wygląda, jeśli ten domek jest rozłożony na częściach i maluje się to wszystko osobno, a zupełnie inaczej to wygląda, gdy się złoży to w całość. Mi się to bardzo podoba, myślę, że będzie pasować elegancko do mojego ogrodu warzywnego, w którym zagości ten oto domek. Użyłem takich kolorów, abyście wiedzieli, jakich na przyszłość na przykład nie używać lub używać, jak to robić. Tak powiedziałem, to była czysta zabawa, czas pracy przy takim domku z malowaniem to jest dobre ponad 2 tygodnie, w tym samo budowanie to jest tylko parę dni. Większość czasu poświęciłem na eksperymentowanie kolorów. To nie było jakoś dużo czasu, trzeba było spędzić w tym domku, bo to, tak powiedziałem, schnienie, klej musiał wyschnąć, farba musiała wyschnąć, musiałem się czymś innym zająć i zabrałem się za budowę mniejszych domków, które zaraz Wam przedstawię. Tak chciałem Wam tylko powiedzieć, że z tego projektu jestem bardzo zadowolony. Tu już nie chodzi o to, o całą kształt, jak on wygląda, ale chodzi mi o to eksperymentowanie i zarazem budowanie tego całego domku sprawiło mi dużo frajdy. A co robiłem w międzyczasie, to Wam zaraz pokażę. Przedstawię Wam na samym początku prosta konstrukcja. Cztery ścianki. Dach to jest kora. Dekorowane, wszystko malowanie ręczne. Następnie już trochę bardziej domek inny, bardziej udekorowany. Domek gwiezdny, można powiedzieć. Dach robiony jest z listawek. Następnie dom ze spnia, można powiedzieć, też takiego spróchniały. W środku wszystko wydrążyłem, wyczyściłem, ozdobiłem. Także dach jest z listawek pocięty. No i domek, który mi sprawił najwięcej, chodzi o mały domeczek, który sprawił mi najlepiej radości w dekorowaniu. To jest domek wiatrak. Możecie go zobaczyć, tutaj jest link. Ja go zrobiłem, postanowiłem nakręcić go. No i w sumie najmniej pracy przy nim to jest, to może nie jest domek, ale karmnik, także tu może zamieszkać ptaszek albo przenocować, nakarmić się może. To oto projekty, zdjęcia, które znalazłem w internecie, zachęciły mnie, abym je także wykonał. Rozmieszczę je także wokół mojego domu, tak aby cieszyły oko w te ponure dni. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, dajcie lajka i subskrybujcie. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.